Witam Was serdecznie w ten wtorkowy poranek. Ja tutaj dopiero są czekałem, natomiast. Tak, może, żeby upamiętnić trochę. Wczoraj może nie spłynęła doszczętnie katedra Notre Dame. I dziś mamy premierę Anno 1800, gry, która niestety jeszcze do mnie nie dotarła. No, niestety nie media ekspert, więc muszę dlatego nie dotarła. Nie ma tego eksperta tutaj w tym wszystkim. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niebawem się pojawią na kanale na pewno odcinki z Anno. No nic, a my dalej wyruszamy. Właśnie, na przygodę. Tego rozumiem, nie podpalę. Natomiast chciałabym rzucić małe sprostowanie, bo nie wiem dlaczego. Żyłam w przekonaniu, że rozpoczęliśmy dodatek, czyli drugie DLC do Odyssey o Atlantydzie. Natomiast Atlantyda 23 kwiecień, także mamy jeszcze tydzień do Atlantydy. Natomiast tutaj to wszystko się kręci wokół tej Atlantydy, więc może akurat wskoczymy z tymi odcinkami na premierę. Także trochę Anno, trochę tych dodatkowych zadań związanych z Atlantydą. No nic, w każdym razie muszę za błąd przeprosić. Nie wiem dlaczego, chyba czytałam jakieś newsy odnośnie tego i tak mi się wręcz uroiło, że to już jest ta Atlantyda, więc serdecznie przepraszam za wprowadzenie kogoś w błąd. Tamtędy chyba nie mogliśmy przejść niestety. O, znamy to! Aha, no to lepiej nie wchodzić. To już nam pokazała Cassandra. Ups. No da się, tędy będziemy musieli przebiec. Kto tu sobie stoi? Mam to przysunąć. Mam się za pomocą tego dostać gdzieś wyżej? Chyba nie, w Urginie nie było więcej tych. Tak, tam jest przejście i mamy się dostać na drugą stronę. Czekajcie. Dobra. Próbujemy się z nim pobawić. W lewo, nie? Jednak. No nie! No jakim cudem? Kurde, no. Piętą stanęłam. Teraz uwaga. Pozostawię. Jeszcze dopchnę z tej. Teraz będę z tej strony odciągnąć. A tutaj coś jest? Tu pewnie nic nie ma. Okej. Tak, żeby po prostu nie stanąć tu piętą. Mało brakowało znowu. Teraz tu jest koniec. Super po prostu. A tu za wąsko? Już myślałam. Okej. A tu jest. Bardziej się nie da. Mam nadzieję, że ona po tym wejdzie. No właśnie. Jest. Udało się. W końcu. Cudowna skrzynia, której niestety nie mogę otworzyć. The first symbol is near. Aha. Tu też zajrzymy. A i to pewnie będą skróty, słuchajcie. Choć pewności nie mam. Tak to nie bardzo. Okej. I tu najprawdopodobniej. Nic nie widzę. Tu będzie wyjście. Sprawdźmy to sobie od razu. Tak. Tak, to jest to pierwsze przejście, do którego trafiliśmy. Właśnie sobie odblokowaliśmy. Teraz. Jest i pierwszy symbol. Znaczy, tak podejrzewam.
Jakiś symbol jest, natomiast ja mam chyba zejść jeszcze na dół. Tak, tu mogę wdepnąć. Okej. Taki fetysz, muszę tak troszeczkę sobie tutaj zawsze pomieszczenie zwiedzić, bo lubię. A już coś ciekawego będzie stało, bo jak widać podnieść już nic nie możemy. I zaczynam wątpić, prawda? Czy to nie będzie wyjście znowu? Patrzcie. Świeci się. Myślałam, że to będzie jednak tamta tablica, do której po prostu podejdziemy. Wygląda na to, że to jeszcze nie to. Dead end. Lepy zaułek. Jak mamy się dostać na drugą stronę? Aha, mamy to. No nie. No proszę. Tu jest ta skrzynia i tu jest ten znak. The symbol. The first of three. You've done well, Air. It almost looks like a constellation. Layla, all of our readings are being jammed. Are you okay? I'm fine. I'm fine. But there's still two more to uncover. I'm going back into the Animus. There have been too many bugs, Layla. We need to stop and figure out what's happening. We'll stop once I've opened the seal. Layla out. To co, wracamy? Wrogowie nie pozwalają ci się wykazać. Pierścień chaosu? Pewnie jakaś umiejętność, której nie odblokowałam. No proszę bardzo. Symbol Agamemnona mamy ze sobą. Następny jest... symbol... Eto Eklesa. Więc wybierzmy się do niego. Jest gdzieś w pobliżu. Attyka. Jesteśmy i nawet dość blisko mamy miejsce podróży. My jesteśmy. Gdzie? Do tyłu. I będzie potrzebny nam kuń. Boss będzie musiał troszeczkę popracować. Strasznie skaliste te tereny. Proszę bardzo. Jest i wilk. No miał tam kurczę kozice, prawda? Ale nie, zainteresował się nami. Biedek jeszcze przez nas zginie. Okej, okay. Ale wilk się rozmyślił. Podjedziemy jeszcze kawałek i dopiero Ikrosa wypuszczę. Jest. Czyli na lewo. Strasznie przyjemnie biega się tutaj po tych lasach. One są naprawdę ładnie zrobione i tak... Mam czasami tylko kunia wezwać, ale jakoś nie bardzo chcę. Nie jeden, to drugi. Troszeczkę szkoda. O, bo cię widzę. Keeper, the heir of memories must search these old halls for the symbol she seeks. Will the heir rise to the task?
suppose she would. Now? Every step brings you down a very long road to the air. What you cannot show her, Vimos will. Vimos? How? The air will know when the time comes. Altair 2, I've... or Cassandra has found the next location. Great work. Where to? The tomb of Eteocles. I think I found a way in. Ciekawe, jak kogo ona tak wygląda. No i znowu przenosimy się do naszej koleżanki, dziedziczki. Think I'm getting good at this. There might be a second career in this if assassin isn't your thing. I still think this is a bad idea, Layla. We don't know the source of the radio interference and there are temporal discrepancies in the animus memories. Noted, doctor. Layla out. Rozumie, przyjęła, ale tam no, mniejsza. Troszeczkę tutaj. Strange. I thought floor spikes were a Persian thing. Persów. Na pewno nie powiedziałam tego przypadkowo. Tak. Wolałabym nie powtarzać tego, co stało się wcześniej, więc będę się trochę uwijać. Okej. Teraz tak, żeby nie porobili nas w balona, tak jak wcześniej, to jednak... O, proszę, widzicie? W bańce. Czy zajrzy tutaj? A tu druga znów prowadzi do dołu. Niemniej jednak wejdę najpierw tu. Już może teraz na przykład specjalnie zrobił inaczej. Ładne. Panaki. No więc dłuższa droga, tam była ta krótsza. No nic, przed siebie. No nie, było słychać normalnie. Świst wiatru. Wiemy, gdzie mamy wejść, to była ukryta ścianka. So well preserved. It looks like the organic matter, the paint, the wood, none of it has aged a day. Chemical composition of the air might act as a natural form of preservation. There are tombs all over the world where corpses still have hair and nails intact, even millennia after burial. To teraz nie wiem, czy tam się nie cofnąć przypadkiem, bo to wygląda jednak jak droga naprzód. Let's talk about corpses after I'm out of here. Czy nie? Tu możemy przysunąć, ale gdzie? Raczej nie. Też nie. O proszę. A. Ale to po prostu będzie przejście. Słuchajcie, skoczymy sobie do tej ścianki tutaj. Jeju, rozbiłam kawałek dalej. I zobaczymy, co tutaj się znajduje. Oho. Czy nie? Czy coś jeszcze? Chyba nie. No, trochę tutaj się twórcy bawią nami. Coś ciekawe. Tutaj odblokujemy sobie przejście na prawo, ale dlaczego? Po co? Okej. No i co? I tu wchodzimy dokładnie. A to? Coś za tym może być, bo nie widać zupełnie, co tam może się znajdować. I będziemy w lewo pewnie to przepychać teraz, bo w prawo się nie da, no właśnie. I to musi coś być, innej opcji nie ma. Starczy. Starczy, by przejść. Uch!
Incredible. These statues are in perfect condition. Those who paid homage here did so with their lives. Staram się rozglądać po ścianach, tak na wszelki wypadek, ale właśnie te pułapki mogą zaowocować czymś nieprzyjemnym. Że trup tam trochę do przodu jest... widać go. Świetnie, jeszcze poszukamy... O. The second symbol, another part of a constellation. Maybe they fit together. Altair 2, can you read me? The interloper can hear us. Jaki intrus? Interloper? Who? Layla, we hear you, but you're breaking up. Did you say you found the second symbol? I did, and Cassandra knows where the third is. I'm sure of it. I'm going to dive back in. As your doctor, and as your friend, I insist that we stop this. We're not able to guarantee you're safe in there. The staff... The staff makes me immortal, Vic. I'll be fine. Layla, please. Oho. Coś jeszcze niedobrego z tego wyjdzie. Pytanie co? Coś mi się wydaje, że tędy będzie wygodniej. Tego miasta. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie przypadam za miastami. W ogóle te dzikie ostępy. Właśnie, wczoraj też swoją premierę miał pierwszy odcinek, oczywiście u nas w Polsce, bo tam było delikatnie wcześniej. A pierwszy odcinek 8 sezonu gry o Tron. Boże, dwa wilki. Nie wiem, czy oglądacie, ale dość ciekawie się tam dzieje, oprócz tego troszeczkę nudnego wstępu. Nie będę spoilerować, jeżeli ktoś ogląda, a jeszcze nie miał przyjemności. W każdym razie moją uwagę najbardziej zwróciło to, że Arya coś tam szykuje ciekawego. I tak się zastanawiam cały czas na kogo. Na Insta wrzuciłam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może rzucić okiem. Jeżeli nie pamiętam, nie wie o co mi dokładnie chodzi, bo ja bym więcej mówić nie chciała. A kogo my tu mamy? Dobrze, zostawimy ich w spokoju, niech sobie tam, nie wiem, pewnie też dopiero co się obudzili jak ja, także jakaś kawa. Ciekawe co oni pili. Nie jesteśmy prawie na miejscu, proszę bardzo, wystarczy delikatnie zjechać w dół. Jaki intrus nas słucha? To też było ciekawe, z tego względu, że ona jest tam z prawej strony, ale ja sobie tutaj wdepnę oczywiście. A tu nic nie ma ciekawego. Kogo miałam na myśli mówiąc intrus? Czy intruzami są ci moi znajomi, którzy nam w tej całej eskapadzie pomagają, czy... Jeszcze ktoś inny nas słyszy. In this tomb, the heir of memories will see how life grows from a dead place. Life growing from a tomb? If I hadn't seen the staff work, I wouldn't believe it. The heir's task is to bring life where there was death, and your task dooms you to endure loss. Close your eyes and picture the face of one you will never see again. What would you tell them? I would hold them and tell them to be strong.
and that we will be together again. Remember that answer, and the pain from which it comes. You don't have to tell me, Alethea. I will always remember. I will always keep. And now, will the heir of memories rise to face the tomb? I suppose she will. Altair 2, come in. Altair 2 here. The next stop is the Tomb of Orion. I'll show you how to get there when I get back. I kolejny skok. No, jestem ciekawa, jak zakończył ten wątek. Altair 2, can you read me? We hear you. Layla, there's something you need to know. The interference in the comms is coming from an outside source. If I didn't know any better, I'd say someone was listening in. A no właśnie. It must be related to the staff. That's just it. I recognize the interference pattern. It isn't Isu. It almost reminds me of an erudito hacking algorithm. Aha, I mamy intruza. Besides, once I find the third symbol, it won't matter. If only I knew which order they go in. You could try randomly guessing. There's not that many combinations. There's no guarantee I get two chances at opening the seal. After this, we're going back to Atlantis, and I'll figure something out. A, okej, okay. Mój sąsiad zaczynał rozrabiać, mam nadzieję, że nie będzie go słychać. Nie wiem, w którą stronę iść, bo trochę tak jest. Jest lewa, prawa i możemy jeszcze prosto tam wykręcić, więc weźmy sobie prawą stronę. W pierwszej kolejności. Słyszę jakieś szepty, to jest zawalone. Pytanie też, czy my tutaj jakieś wskazówki znajdziemy. To jest ich tutaj do wyboru kilka. Że mam, że w ogóle to nie będzie w tyłu strona. Więc teraz lewa. To poczeka. Albo nie. Już mnie ciekawi, co tu jest. Możemy przesunąć. Też. Aha. Nic. Chciałbym wam wszystko pokazać, więc tam jest droga. To ładnie wygląda. Raczej nic tu nie będzie. A jednak, możemy iść dalej. Tam jeszcze z prawej coś było. Pułapki, których nie widać dobrze. I tu jest kolejne przejście. Sprawdźmy sobie jeszcze lewą stronę i wejdźmy do tego pomieszczenia z samego początku, tutaj pod ścianą zaraz. Gdzie to było? A! Też możemy jeszcze dalej iść. No, powiem wam, istny labirynt nam tutaj przygotowali. Tego nie możemy zniszczyć. I teraz tak, tu do góry. Raczej nigdzie się nie udamy. Przynajmniej tak to wygląda, jakby nie było przejścia. Całkiem możliwe. Bez pewności nie mam, bo ona tego nie skwitowała w żaden sposób. Nic, spróbujmy. Gdzieś tutaj musi być jednak. Sprawdźmy, czy coś tu było. Nie. Aha, tylko dobrze. Tu jest w sklepieniu otwór, czyli już wiemy, jak mamy się tam dostać. O, co się dzieje? Nie. Ciągniemy to w tę stronę. A tak będzie wystarczająco. Ale nim tam wejdę, to sobie popatrzymy. Czy coś jest tutaj jeszcze ciekawego? No i było. O kurczę, ona nie chce się tego złapać. Słuchajcie. Nie podoba mi się to.
bardziej przysunąć nie mogę. Jeszcze tutaj lewa strona, ale ona tej lewej strony też nie chce się łapać. Inka. No proszę, to może niepotrzebnie całkiem to przesuwałam. A może... Teraz co? Proszę, niedobrze, boję się, powiem wam szczerze. Pewnie po to jest to tu zrobione. Żebym spadła i zginęła. Jest i symbol, to jest drzewo, czyli mieliśmy, nie wiem, księżyc, drzewo, a pierwszy tu gwiazdy chyba, prawda? Albo to było słońce, to drugie pewności nie mamy. Pytanie, czy mogliśmy w ogóle... niby nasz brat będzie wiedział. Będzie najprawdopodobniej wyjście. Tak więc podejdźmy do tego symbolu. Jak mnie zastanawia, czy mogliśmy gdzieś kolejność odkryć, ale chyba nie. The final symbol. Another part of a constellation. They must fit together. Altar 2, can you read me? Okay, Layla, think this through. Outside the tomb of Eteocles, Aletheia said Deimos would show me what the Keeper can't. Phidias had answers Thetis didn't and was killed for it. The heir is wise. Altair 2, come in, please. Layla, that you? Did you find the symbol? 3 for 3. We need to head back to Atlantis. In the meantime, let's run the symbols I found against known constellations. Consider the research plan B. What's plan A? Cassandra knew where the symbols were, but not the order they go in. Aletheia thinks Deimos may hold that secret. We have his DNA. What? Layla, are you crazy? I'm not crazy. I'm committed, and you should be too. When I get back to Atlantis, I'm getting this done whether you're on my side or not. Oh. Oho. Czyli wracamy do Atlantydy. Nie wierzę. Już wiem, kto go zabił. Are you Brisson? I don't want to do this. I don't want to do this. Musimy to zrobić. Are you Brisson? The name is Deimos. No, I heard you're not real. You're not real! Oh, I'm real. Here, let me show you. Your heart rate's accelerated and your body temp is almost 98 degrees. What's happening? Itira! Korgeth! Metin! That's all I know! You have to believe me! I'm not here to hurt you, Phidias. We're friends. I just want to know where these symbols come from. You would tell your friend, wouldn't you? Tira. Korgoth! Metin! Are you trying to anger your friend? Be afraid. We all die. But first, tell me what I want to know. Itira, Korgoth, Metin. Itira, Korgoth, Metin. Itira, Korgoth, Metin. Layla, we're remote ending your session.
Tu już wiemy, co się stało. Natomiast on chyba cały czas mówi, prawda? Itira, Gorgath, Metin. Layla? Come in. Vic, you had no right. I had to pull you out. Diving into Themos's mind almost killed you. The interloper. He is listening. He? Sigma, I'm opening fire. Doc, fall back. Kiyoshi's been hit. Altair 2, come in. Altair 2, Vic, anyone, can you hear me? Gdzie mamy się udać? Bo nie wiem teraz dobrze. Itira, Korgan, Metin. To pewnie jest jakaś kolejność, natomiast nie tutaj. Okej, już widzę. The Great Seal has waited long enough. I can't. I've seen inside Deimos' mind. I can't contact the team. The Animus isn't safe. The trials of the air are just beginning. I don't want any of this. I'm no air. I thought I could do this, but I can't. You must. Okay, Layla, snap out of it. You've come too far to give up now. All right, we do things your way for now. Talking stick. Pozorny wybór, nie? The air must call the name of the first symbol. This symbol was the first I found, and the first name Sebafidias was Itira. The air recalls. She heard the names of the symbols and their order. Now, call out the name of the second. Najlepsze jest to, że nie można ich pomylić, bo jest tylko jedna dobra opcja, natomiast te w ogóle nie padły. It was the symbol, and the second name Sebafidias was Korgath. The air doesn't just experience memories, but holds them inside her. And now, the final symbol. I remember! Fidias somehow unlocked the order of the symbols, even if he didn't realize it. It was Itira, Korgath, Metin. Layla, can you hear us? Vic, you're alive! Sigma Force soldiers stormed the ship. Kiyoshi was shot, but I stopped the bleeding. He saved us. It isn't the staff. Someone is intentionally remote hacking our signal. I encrypted a new frequency for us, just to be sure. We need to go dark until we know it's safe. Before we go, how are you? It's good to hear your voices. Listen, I've unlocked the Great Seal. Atlantis is open. Please, don't go in until we know we can keep a secure connection. I want this as much as you do, but we need to do it together. I'm hearing you, Doctor. Atlantis has waited this long, it can wait a little longer. Until then, while I'm down here, I'm safe. Call me when Kiyoshi's back on his feet. He'll be glad to hear your voice. Until then, Altair 2 is going dark. No i to w ten sposób wygląda i najpewniej będziemy z tego miejsca zaczynać DLC właśnie z Atlantydą. W końcu, to prawidłne. Twoja podróż, której celem jest otwarcie wrót Atlantydy, dobiega końca. Poznaj los Atlantydy, by dowiedzieć się, jakie skrywa ona tajemnice. I tutaj będziemy czekać na ten dodatek, który będzie 23 kwietnia. Już teraz na pewno mi się nic nie pomyli. Natomiast nie wiem, co tutaj będziemy dalej robić z tym asasynem w tej chwili. No mamy na dniach Anno 1800. Może będą wpadać te odcinki z jakichś zadań pobocznych, które nam jeszcze zostały. Także zapraszam do śledzenia kanału. A na dzisiaj, w tej chwili, to będzie wszystko, więc Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, hej hej.